Have fun, guys. You're Darek. Titako, słuchajcie, było 6 osób, tak? 5 osób było. Teraz znowu 5 to będzie 5. I 8 weźmiemy do tego, do konkurencji. Okej, okay, pytanie zadaję. To już sobie... Adam Bukier zadaje pytanie. Chodź, Adam. Zastanów się już nad takimś sensownym pytaniem. Adaś, tylko żeby nie było za trudne, nie za łatwe, bo jak łatwe... A może zacząć odpowiedź, nie? No musisz, no jak? Okej. Do odpowiedzi Łukasz Matyga. Chodź, Łukasz. Łukasz, tak, tak. Nie ma, nie ma. Martyna Sułek. Kaj Prezel. Andrzej Misiek. No i tu jeszcze... Dobra. I Andrzej Misiek, to zostawimy. Andrzej, chodź. Powiedz mi na ucho. Jak ktoś nie ten, bo to powiedz. Okej, jednocześnie. Po japońsku, po polsku, kto pierwszy zgłosi rękę? Wygrał Davis Cup. Davis Cup. Pierwszy był Andrzej, drugi Łukasz. Wcześniej, nie? Wcześniej. Dziecinny. Chodź, dziecinny, ja pamiętam. Gdzie chodźcie na naprzód. Pogratuluję Andrzejowi. No bo ty wygrałeś. Ty wygrałeś. Pytanie brzmiało, kto wygrał w tym roku? Puchar Davisa. I Andrzej Misiek, jako znawca tenisa, wielbiciel tenisa, śledzący wszystko w mediach. Wygrał kto? No Czesi. Jak to był w roli głównej? Nie mam pojęcia. Taki niezły gostek. Starczy. Słuchajcie, jedyny, który reklamuje HM. Taką... A ja czekaj, już nie. Stepanek, nie? Nie. Dobra, a drugi? A drugi? Berdy. Okej, dzięki. Dzięki. Tak, tak. Słuchajcie, i teraz mam resztę. Cześć. Cześć.